Zaczynamy konferencję prasową w meczu 18 kolejki Polonia Leszno kontra Rawia Rawak Rawicz. Zaczynamy oczywiście od zespołu gości, pan trener gości, pan Jerzy Radojewski. Zwycięstwo kolejne w tej konfrontacji z Polonią Leszno w ostatnim czasie. No i udaje się przeskoczyć Polonię w tabeli. Jak pan oceni to spotkanie? No, zawsze trzeba mieć do takiego przeciwnika respekt i podejść do spotkania z dużą ostrożnością, żeby to nie wyglądało niechlujnie i niedbale. No, może dzisiaj w dużej części drugiej odsłony przeciwnik rzeczywiście no, miał przewagę optyczną, no, starał się coś tam ugrać, oddawaliśmy pole, zagęszczaliśmy tam to nasze przedpole, środek. No, dwie bramki, które zdobyliśmy, no, w dużej mierze decydowały, no, właśnie to one zdecydowały o wyniku. Właściwie można powiedzieć, że sami strzeliśmy trzecią na korzyść przeciwnika po takim dużym błędzie naszego bramkarza. No, dziękuję chłopakom przede wszystkim za podejście i zrozumienie, za dyscyplinę taktyczną, bo nie zawsze to udaje się wyegzekwować, a tutaj w rywalizacji z zespołem z Czołówki no zawsze jest to języczek uwagi. No, w związku z tym zrealizowaliśmy te przedmeczowe założenia, które żeśmy sobie tam nakreślili. Myślę, że tych sytuacji takich, gdzie tam gdzieś coś blisko było bramki, to no, częściej zmuszaliśmy bramkarza, gospodarzy do jakiejś tam interwencji. Natomiast no niewątpliwie no było gorąco w końcówce, bo wiadomo, że jak się broni jednobramkowego wyniku rezultatu, to się broni przede wszystkim, to się nie atakuje, a się broni, bo lepsze trzy punkty jak ewentualna strata niefrasobliwa i podział punktów. Także no, ja jestem zadowolony, jak gratuluję chłopakom, przede wszystkim moim za dobre podejście, za postawę. Oczywiście też do meczu podeszliśmy z określonymi swoimi kłopotami. Mamy, jak zresztą prawdopodobnie każdy zespół, jakieś tam swoje problemy. Dzisiaj nie mógł zagrać nasz kapitan Tomek Skrzypczak. No w związku z tym, no co tu dużo mówić. No, cieszymy się i możemy tylko życzyć gospodarzom, żeby kolejnych przeciwników pokonywali, żeby te rywalizacje po prostu były na korzyść naszego regionu. Dziękuję bardzo. Zawodnik gości Patryk Kowalski, na komisji tutaj też znany Lesznie. Takie zwycięstwo chyba smakuje. Zresztą zespół się cieszył w szatni bardzo po tym zwycięstwie wywalczonym. Myślę, że smakuje bardzo takie zwycięstwo w Lesznie. Znaczy, ja mogę generalnie wypowiadać się za siebie. Miałem nie podwójną, a potrójną, a może poczwórną motywację po to, żeby wygrać dzisiaj ten mecz, żeby udowodnić kilku osobom w Lesznie, że kiedyś zasługiwaliśmy z Tomkiem Wiśniewskim, żeby tutaj grać. Musieliśmy szukać innych klubów, wyszło jak wyszło i dzisiaj wyszliśmy z pełnym zaangażowaniem. Bardzo dziękuję chłopakom z mojej drużyny, z Rawi Rawicz, że wyszli z pełnym zaangażowaniem i wygraliśmy ten mecz. Smakuje zwycięstwo jak każde inne. Pochwała za grę obronną pomimo jednego błędu. Polonia jakoś tam nam nie zagroziła, nie miała klarownej sytuacji. My mogliśmy strzelić więcej bramek, no ale zabrakło tej skuteczności, nad którą na pewno będziemy później w przyszłym tygodniu trenować, bo mamy pauzę, więc szczęśliwy weekend. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz gospodarze pan Adam Jędrusiak. Ta runda wiosenna w kratkę. Tydzień temu radość zwycięstwa w Gostyniu. Dzisiaj nie udało się jednak pokonać drugiego lokalnego rywala zespół z Rawicza. Jak trener ocenia to spotkanie? No na pewno mieliśmy uważnie zagrać. Przede wszystkim zwracając uwagę na
Masełkowskiego i Bzdęgę i Patryka Kowalskiego z przodu. I to się nie udało. Podobnie jak w Rowiczu, no, nie zrealizowaliśmy tych celów, które sobie założyliśmy przed meczem i ci zawodnicy wiedzieliśmy, że potrafią dużo z przodu zrobić i tylko i wyłącznie na nich gra jest skoncentrowana. I ci zawodnicy nas praktycznie rozstrzelali w początkowej części spotkania i później dalej. Masełkowski. No i ciężko nam było to odrabiać, ciężko nam było przebić się przez obronę. Rawia sobie zdobyła wynik i czekała na kontrataki. Dobrze dysponowani byli boczni pomocnicy, szybko przechodzili z obrony do ataku. Mieliśmy z tym bardzo, bardzo duży problem. Nie stworzyliśmy sobie za dużo sytuacji w pierwszej, w drugiej części w zasadzie tak samo. I tutaj, co trener Radojewski wspomniał, no, prezent nam dał bramkarz drużyny z Rawicza, no ale złapaliśmy kontakt. No, jakoś wierzyliśmy do końca, że uda się przynajmniej zremisować tutaj, bo już im bliżej do końca, no to gdzieś tam uciekało to zwycięstwo, na które byliśmy nastawieni od początku, a ja naprawdę wierzyłem, że wygramy, bo wiedziałem, w jakiej dyspozycji jest drużyna. No niestety jednak to muszę zweryfikować, myślę i wszyscy. I to było widać na przekroju całego spotkania. Stwarzamy sobie w każdym meczu, stwarzaliśmy w poprzednich, zarówno w meczach sparingowych, jak jeszcze w rundzie jesiennej i w meczu z Gostyniem dużo sytuacji podbramkowych. Nie wykorzystaliśmy dzisiaj, nie stwarzaliśmy tych sytuacji za dużo, więc nie mieliśmy z czego strzelić tej bramki i przegraliśmy ten mecz 2-1. Ale punktowo to jest niewielki, także gramy dalej. Dzisiaj prawie potknięcie, ale oczywiście ta sytuacja w tabeli jak gdyby jest taka, że tutaj się wszystko jeszcze może wydarzyć. Za tydzień nie gramy, później za dwa tygodnie kolejny mecz, więc będzie okazja na to, żeby się tutaj zrehabilitować. Bo dzisiaj trochę tych kibiców na ten mecz z Rawią przyszło. No tak przyszło, tylko nie wiemy, czy z Leszna, czy z Rowicza przyjechali kibice, ale no trochę przyszło, trochę wiało dzisiaj. Pogoda taka typowo wiosenna, zmienna. Mamy tydzień przerwy, tak jak Rawia, no musimy przede wszystkim skoncentrować się na grze w obronnej, bo tu przede wszystkim popełnialiśmy błędy i popełniamy. Za dwa tygodnie mamy Słupce, nie będzie Łukasza Bugzela, który nie wiem dlaczego dostał od sędziego, najpierw pokazywał, że ma wejść, zresztą sędziowanie to druga sprawa, gdzie też druga część meczu, no taka dla mnie trochę dziwna, bo w głównej mierze gdzieś tam sędziowie byli w widowisku, a nie piłkarze, więc musimy się przygotować do tego meczu z tą Słupcą i zmazać tą plamę, która dzisiaj powstała. A to Krawczyk, drodzy gospodarze, no teoretycznie właściwie ty możesz udać ten początek rundy za udany, bo i tydzień temu trafiłeś się w Gostyniu, dzisiaj także ty strzelasz, natomiast no dzisiaj zabrakło więcej bramek, żeby pokonać się was z Rawicza. Tak, no w zeszłym tygodniu bramka dała 3 punkty, dzisiaj bramka, ale co z tego, jak nie ma tych 3 punktów, nie ma radości, zostajemy z zerowym dorobkiem. No i co, z pokorą czekamy na następny mecz, żeby po prostu odbudować to. Jakieś straty, tak jak wcześniej było mówione, do czołówki nie są duże. Cały czas jesteśmy w niej, liczymy się powiedzmy o tą piątkę, czy tam nawet trójkę. I będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. Mecze z Rawiczem nam ewidentnie nie wychodzą, bo w 4 meczach tylko jedno zwycięstwo. Chyba tak na to wychodzi. No. Nie leży nam ta drużyna, no to już tak bywa. Jasne. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję za konferencję i życzę powodzenia w kolejnych meczach.